Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a dziś rozmawiamy o końcu kompromitacji, jaką okazało się Lex Tusk, czyli komisja, która miała po prostu wysadzić, miała być jakimś panaceum, cudowną bronią, Wunderwaffe Jarosława Kaczyńskiego na finiszu kampanii wyborczej, a im to Wunderwaffe wysadziło się, wybuchło im w twarz, jak nieprzymierzający granatnik towarzysza. Oni usiedli na tym, nawet nie w twarz. No, w każdym razie po kolei. Najpierw uchwalili ustawę, która była chyba najbardziej niedemokratycznym dokumentem uchwalonym i podpisanym w Polsce po 1989 roku. Tam zdaje się były liczenia, że około 30 artykułów konstytucji zostało złamanych. Andrzej Duda wyszedł i powiedział, że to po prostu wszystkie, cała Polska czekała na tą komisję śledczą do spraw. To się nazywało wpływów rosyjskich, że po prostu już nawet dzieci w przedszkolach po prostu się cieszyły z tego tytułu, że ta ustawa powstała, że to jest najlepsza ustawa, on po prostu nie musi zwlekać, może to podpisać. Jest, było to o tyle, on to zrobił bodajże o 10:30 rano. Ja jeszcze poprzedniego dnia około 22:30 rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli kontakt z wpływowymi ludźmi, którzy reprezentują amerykańskie interesy na tym kontynencie i oni mówili, że nie, będzie tego w najgorszym wypadku skieruje tą ustawę do tego swojego Trybunału Przyłębskiego i tam się to będzie bujać. Ja mówiłem, że podpiszę. Jak oni dostali szału, Amerykanie po prostu, że on to podpisał, że się nie spytał, że podpisał po prostu jak na tego. I tam nastąpiło coś, czego nie do końca wiemy, jak to wyglądało, ale to możemy sobie w kreskówkach wyobrazić, że to jest taki moment, że znikają w pokoju i potem wychodzi jeden taki stłamszony i ja bym bardzo chciał coś zmienić. No i wiecie państwo, to był poniedziałek. Podpisał, nie miał wątpliwości. We wtorek i środę tłumaczył, że Joe Biden tego nie rozumie, ale on to wszystko przetłumaczy. No więc Andrzej Duda i tłumaczenie na angielski, ale jedziemy dalej. W czwartek już powiedział o drobnej nowelizacji, którą zgłosili czwartek, piątek. Ta drobna nowelizacja polegała na wykastrowaniu tego całego ustrojstwa z możliwości wprowadzenia zakazu piastowania stanowisk państwowych na 10 lat, plus jeszcze tam wypchnęli możliwość kandydowania tam, bycia członkami tej komisji przez parlamentarzystów. Potem miało to po prostu nigdzie nie być, i potem, uprawiając trochę Jasio i Tomkocentryzm, zaczęliśmy się nabijać z niego, z pana Andrzeja Dudy, że najadł się G za darmo, że po prostu. Obracę się twojego bardzo, bardzo żal. Tak, o żarcik, że to jest taki żarcik, który bardzo zdenerwował Andrzeja Dudę, brzmiał o tym, to jest taka słynna wycieczka z Poronina, dwóch baców, z Poronina do Zakopanego. To nie jest długa droga, oni tam ze spacerkiem poszli, najpierw jeden zapłacił drugiemu 1000 zł za zjedzenie G, potem ten pierwszy, co się najadł, wziął ten 1000, który miał trofejny i zapłacił temu pierwszemu zleceniodawcy, żeby sam zjadł. No i tak pod koniec tej wycieczki doszli, jeden mówi, że mi się coś widzi, ma co, żebyśmy się za darmo G najedli. No więc właśnie podsumowałem, co się wydarzyło, że nic nie zyskali i że po prostu tak naprawdę za darmo się najedli. Zrobili gigantyczną frekwencję na marszu Tuska 4 czerwca w Warszawie, bo to jednak ta ustawa Lex Tusk bardzo, bardzo pomogła. I teraz odchodzą w niesławie, to znaczy jak nagrywamy ten materiał, to jeszcze jest przed głosowaniami, no my wynik głosowania znamy, Lex Tusk przestanie istnieć, komisja przestanie istnieć, Skarb Państwa straci kilka miesięcy po 12 tysięcy złotych, bo tyle będą sobie chcieli tego, jak znam życie, to jeszcze będą się domagali okresów wypowiedzeń. Komisja wlazła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tutaj nasze wiewiórki zbierając orzeszki dla słynnej rubryki zauważyły jakieś specjalne zespoły. W sumie to się niewiele wydarzyło. Poza tym, że jakieś takie kwity zostały przygotowane, coś zostało skopiowane, to mogli zrobić również bez ustawy. Tomku, no po prostu taki spalenie to jest taki przykład, to znowu tego, co my Państwu mówimy, o tej przereklamowanym geniuszu Jarosława Kaczyńskiego. No miał jakiś pomysł. Pomysł polegał na tym, że skoro ja jestem, i on o tym wie, że ja, Jarosław Kaczyński, moje ugrupowanie, my działamy jako tak naprawdę awangarda rosyjskich interesów w Polsce i w Unii Europejskiej, to żeby odwrócić uwagę, to będziemy krzyczeć, łapać złodzieja. To jest najprostszy, najstarszy sposób. To jest, co robi rosyjska agentura, po prostu, żeby zohydzić. Kaczyński chciał w ogóle wyłączyć możliwość kandydowania Donalda Tuska. Sądzi, że to
to jest takie panaceum, ta komisja i Donald Tusk nie będzie mógł kandydować i teraz nie spełni się ten jego najczarniejszy sen, że Donald Tusk zostaje premierem. Pamiętajcie Państwo, że tutaj włączył się do tej zabawy, bo też tak, niestety trzeba określić tego cyrku, włączył się Zbigniew Ziobro, bo Zbigniew Ziobro miał pomysł, użył wspólnika Falenty i chciał grillować syna Donalda Tuska. Tam już był odtajnił materiały, że rzekomo syn Donalda Tuska miał wziąć łapówkę od wspólnika Falenty. Zobaczcie Państwo, jak sprawa szybko umarła. Zrozumiał, że z tego może być poważny kłopot i dalej to już... Spodziewam się, że już i Falenta nie był tak chętny, żeby dalej się w to brnąć i ten wspólnik też nie był tak chętny. Tam w ogóle przygotowano tego wspólnika długo, ponieważ jego córkę zatrudniono w telewizji, jego zwolniono, tam szereg różnych cyrków. Natomiast te materiały, które były dotyczące właśnie Falenty, handlu węglem i tak dalej, były niezwykle groźne dla ludzi z PiS-u. I cała ta komisja Lex Tusk nagle straciła rzeczywiście swoją możliwość sprawczą. Rzeczywiście, jeżeli podczas tej komisji przyszedłby Donald Tusk, która była tak źle postrzegana przez naszych sojuszników, przez całą opinię międzynarodową, i podczas tej komisji wyszłyby rzeczy dotyczące działania na rzecz Rosji przez PiS. No bo PiS działał już nawet w tych latach, których ta komisja miała dotyczyć. Także dla nich to był strzał w kolano. To jest tak, jak zobaczcie Państwo, Kaczyński tak naprawdę wywołując aferę wizową, nie wiedział, że jest afera wizowa. On miał koncepcję, że Polska jest ratowana przed napływem cudzoziemców. Kaczyński sobie według tego, co mówią wywiórki, nie zdawał sprawy, jaki to jest proceder, że tyle jest wiz wydawanych i że jest taki kłopot, bo Kaczyński nie rozumiał. Nagle jak usłyszał o tych liczbach, to dostał kota. Tak samo tutaj, to jest odrealniony człowiek, otrzymywał informacje od Wąsika i od Kamińskiego, takie, jakie oni mu chcieli przekazać. Nikt nie mówił o tym, że dali czterech liter i tutaj nagle zrobiła się wielka afera wizowa, bo bali się atakować Rała, który jest wynalazkiem Kaczyńskiego. Rał nie potrafił tego przypilnować. Tam się umówił z nim Wawrzyk. Wawrzyk miał dobre relacje z Kaczyńskim, nagrał z nim pierwszego TikToka. No i to tak wygląda PiS. Tak wygląda PiS. To jest dwór. Kiwnął głową, jest dobrze. To jest dwór. Wawrzyk nagle mógł zrobić cały przemysł wizowy poza konsulatami. Ale Tomku, ja uważam, że koncepcja zalania Niemiec polskimi ludźmi na polskich wizach. Rosja, to służby rosyjskie. To służby rosyjskie, to jest dokładnie tak. To jest ćwierć miliona ludzi, która wjeżdża i uwaga, stanowi naturalne podglebie wzrostu poparcia dla radykalnych partii takich jak AfD. AfD to jest partia antypolska, partia, która kwestionuje obecne granice niemieckie, czyli ona się domaga Niemiec. Ona w ogóle, w zasadzie ona po prostu stwierdza, że Niemcy istnieją w granicach z 1937 roku i tyle. I to jest też partia, która co jakiś czas miała bardzo pozytywne responsy wśród upisów w polskiej polityce. Ona jest antyimigrancka i naturalne, że
tworząc w Niemczech problemy z imigrantami, no bo to wlanie 250 tysięcy ludzi, to nie jest takie hop-siup, to jest, oni pewnie całość nie pojechała do Niemiec, bo część pojechała sobie do Szwecji, część sobie pojechała do tego, natomiast to jest takie przyjemne z pożytecznym. Tak zresztą się prowadzi operacje wywiadowcze, to Tomek Państwu może opowiedzieć więcej, że one się mają samofinansować, więc tu nikt nie ma budżetu, to jest pod hasłem, to jest trochę tak jak masz... Dobry wywiad zarabia dla państwa. W PRL-u wywiad przynosił bardzo naprawdę dużo do budżetu państwa. Jeszcze technologie. To było technologie, tak. Że ukradli na przykład technologię słynnego tam proszku X, że po prostu, że nie tylko kradli dla siebie, w tym sensie dla swoje funkcjonowanie, tylko też dla gospodarki. To wtedy były... Zacharski zdobył technologię stealth, wiesz, niewidzialnego bombowca w tamtych którego, czasach. Z którego... To wielkie pieniądze. Z którego Polska nie była w stanie w żaden sposób wykorzystać. Natomiast chodzi o to, że ktoś tutaj zrobił biznes. Jakbyście Państwo popatrzyli, to kilkanaście lat temu, jak zaczęły się problemy, to był właśnie tam koło 2015 roku, kiedy się była inwazja imigrantów, pierwsza na Unię Europejską, to ci imigranci to zaczęli szturmować wybrzeże włoskie. Przede wszystkim to potem też Turcja, te klimaty. I tam się pojawili tacy samodzielni oficerowie operacyjni wywiadów rosyjskiego, zarówno cywilnego, jak i wojskowego. I to było proste, żeby zbudować kanał przerzutowy, bo takim kanałem będziemy, w cudzysłowie, to ci oficerowie będą rzucać trzy rodzaje produktów. Narkotyki, ludzi i broń. I to są takie trzy rzeczy, gdzie tworzymy logistykę dla jednego produktu, transportujemy trzy. Wszystkie są trzy nielegalne i teraz tak, no destabilizują Unię Europejską, ale oprócz tego budują świetne relacje z grupami przestępczymi. Tworzą je od zera. Mają tych poruczników, później kapitanów, potem bossów. Wszystkich mają na kontakcie, są w stanie zrobić wszystko. I to była taka operacja. I to nie kosztowało budżetu rosyjskiego praktycznie nic. Może tam ktoś tam wziął tam z kasy jakiś milion, dwa na rozruch biznesu, ale generalnie to po prostu to jest tanie. I tutaj tak samo. Jarosław Kaczyński i PiS dali infrastrukturę rosyjskim służbom, polską infrastrukturę do zaatakowania Unii Europejskiej. I to jest tak naprawdę, to oczywiście brzmi strasznie skomplikowanie, ale najkrócej, jak najwięcej problemów z imigrantami w Unii Europejskiej, jak najsłabsza Unia Europejska, żeby się wszyscy po prostu ze wszystkimi pokłócili, a ja będę mógł tutaj robić mój obóz koncentracyjny i będę sobie mógł po prostu wsadzać dziennikarzy do więzienia, będę mógł sobie wsadzać polityków do więzienia. Wiecie Państwo, to jest teraz będzie jeszcze trochę kotłowania, ale to jest naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby się włączył tryb zastraszania. Żeby ludzie... Sądy, zabrakło sądów. Zabrakło tak, sądów. Zabrakło, że sądy były jak loteria. 1-3, 1-2, za mało. 1-4, czyli że mieli 30-25% szansy. Przy większych nazwiskach jeszcze mniej. Strasznie przewieźli się na Giertychu, gdzie dali sędzie, która złożyła papiery do okręgu, czyli zaakceptowała istnienie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To oni mówią, no to jest nasza pani, ona wie, czego my oczekujemy, ona oczekuje awansu, a my oczekujemy, że uzna zarzuty dla Giertycha i że orzeknie jakąś tam kaucję. Ona po prostu wyrzuciła całe zarzuty do kosza, powiedziała, że żadne zarzuty nie mogły zostać przedstawione, jak człowiek jest nieprzytomny. Dwa, po prostu zmasakrowała materiał prawny. Czym notabene pani sędzia tego nawet nie wie, ale uratowała akurat mnie na wolności, ponieważ ja miałem nastąpić, to była taka, wtedy była taka seria, że najpierw zatrzymano mecenasa Giertycha, potem nieskutecznie, w tym sensie, że sąd się nie zgodził, potem skutecznie zatrzymano parę dni później Tomka, a na końcu tej ścieżki zdrowia miałem być zatrzymany ja, tylko że na skutek fiaska zatrzymania z mecenasem Giertychem postanowiono odłożyć ad acta zatrzymanie mnie. Natomiast potem strasznie tego żałowano. To było, wiecie Państwo, oni mają tam, pierwszy raz planowali mnie zatrzymać razem z Tomkiem w 2018 roku, potem właśnie wtedy na jesieni w 2020 roku, potem planowali mnie zatrzymać na początku 2021 roku. Tam data realizacji to była do 15 marca. Krakowski Wydział Przestępczości Zorganizowanej, Wydział Zamiejscowy prowadzony przez krewnego
człowieka związanego z Prawem i Sprawiedliwością, ale już nie wymieniam, dlatego że tam jest kłótnia w rodzinie i to teraz adresuję do tego menadżera, który też bywał okazjonalnie politykiem. Jakby co, to tutaj prośba o kontakt, bo słyszeliśmy, że ma pan, że tak powiem, zrozumiały żal do pana Zbigniewa. My oczywiście zawsze pomożemy, wysłuchamy, doradzimy jak możemy. Zawsze kwitów ci u nas dostatek, ale każde kwity jesteśmy w stanie przyjąć. No, jak to tam mówił Jagiełło, jako wróżbę zwycięstwa przy tych dwóch mieczach, czy jak tam chodziło. W każdym razie, Tomku, no, fiasko to jest przede wszystkim takie propagandowe pokazanie niemocy, że nawet mając jeszcze wtedy Sejm, prezydenta, nie byli w stanie wymyślić koncepcji. Jak już ją wymyślili, to ją schrzanili. Wiecie państwo, ja nie wiem, co oni mają na Andrzeja Dudę. Ja byłem przekonany, że jak Andrzej Duda pobiegnie w czwartek wtedy z tymi poprawkami do Sejmu, to ja byłem przekonany, że Jarosław mu powie: dobra, facet, już podpisałeś to sio. Nawet mówiłem na kanale o tym, że pewnie teraz powie mu Jarosław: tu masz problem, to pogadaj sobie z Joe, że nie dasz rady. Ale oni wszyscy za tym przegłosowali. Ja jestem ciekaw, naprawdę, bo ja tam naciskam, pytam, co tam zostało użyte, to mi mówią, że to ciekawość, to pierwszy stopień do piekła, żebym szedł. Mówią, że to są rzeczy dyskwalifikujące, no, ze społeczeństwa. No i Ale właśnie. to już zostawmy to. Ale w każdym razie, no coś tam poszło. Obyczajówka. Obyczajówka i o tym się mówi, ale teraz no, nie wiemy, nie możemy oskarżać. Nie możemy oskarżać i rzeczy, które są zerojedynkowe, tak twierdzą, zerojedynkowe i po tym już żadni Amerykanie nie straszni, nikt nie straszny. Oby to nie ujrzało światła dziennego. Tak to wygląda. Natomiast, Szanowni Państwo, tak jak Janek mówił, ten mechanizm, który powodował uzależnianie grup przestępczych i infiltrowanie państwa, no ten mechanizm trwał już długo. To była cała paliwówka, może być, cała energetyka. I zobaczcie Państwo, do czego doszli już w czasach PiS-u. No w końcu sobie rozwalili największą, najnowszą rafinerię w Europie, rozwalili Lotos i w zasadzie byli już na bardzo zaawansowanym etapie dzielenia tego tortu paliwowego i wpływu. I wpływu już nie grupami przestępczymi, ale po prostu przez najważniejszych ludzi rządzących Polską. Już nie trzeba było, żeby grupy przestępcze korumpowały urzędników, funkcjonariuszy służb specjalnych i ta ośmiornica. Oni doszli do głowy. Tak jak mieli wyniki takie, jakich się nie spodziewali, że będą mogli zrobić. No tak jak Kaczyński nie ucieszył się i spadło im to z nieba, że Duda został prezydentem, bo Kaczyński w życiu się nie spodziewał. Tak samo Rosjanie. Jak zobaczyli, co się dzieje tutaj, nagle doszli, zrobili ten deal z Lotosem, no bo to są rzeczy, które, szanowni Państwo, jeżeli zostaną teraz wyjaśniane, no to kto jest beneficjentem tego wszystkiego, no to łatwo zobaczyć. To jest mega proste. Szanowni Państwo, komisja Lex Tusk odchodzi w niebyt. Komisja jest tą komisją, która skompromitowała kompetencje PiS-u nawet w wypadku ustawek, nawet w wypadku robienia jakiejś maczugi politycznej. Okazuje się, że nie potrafią zliczyć, że 2 i 2 jest 4. Nie doszacowali sprzeciwu Amerykanów i ich determinacji. To też jest ważne, bo też pamiętajcie, że Amerykanie nie interweniowali po stronie opozycji, czyli nie pomogli opozycji wygrać tych wyborów. Takie mamy informacje, tak to było odbierane tak zwanej naszej strony, że Amerykanie powiedzieli, że nie pozwolą użyć siły i nie pozwolą sfałszować wyborów. I to jest wszystko, to jako pomoc, można powiedzieć, udzielili opozycji. Mieli dość PiSu, ale z drugiej strony, no powiem tak, nie wykonali takiego nawet gestu, żeby pogrążyć PiS, a mogą. I powiem Państwu, myślę, że to też jest ekipa, która chyba ma też świadomość tego, że jak to, co się pokaże po prostu
kim byli ludzie z PiS-u, jak też one naprawdę wyglądały, to jest po prostu bantustan. Czy zrobili z Polskę z państwem z tektury? To, co od wczoraj się wszyscy jarają tym, co powiedział Mentzen, powiedział tam 7 minut prawdy. No po prostu no, po prostu ubecka polityka polityków o zerowej, ujemnej moralności, którzy dopuścili się sprzeniewierzenia wszystkich zasad prawnych, moralnych, po prostu utracili prawo nie tylko do zasiadania w Sejmie, ale w ogóle do przebywania w przestrzeni publicznej. Uczciwy człowiek to się powinien po prostu naprawdę mocno zastanowić nad podaniem Kaczyńskiemu ręki, Kaczyńskiemu, Wąsikowi, Kamińskiemu, Ziobrze, za to, co zrobili, bo to są ludzie, którzy się dopuszczali po prostu przestępstw. Tu jest gdzieś tam jakieś gadanie, takie polityczne zapasy. No to jest wszystko bardzo fajnie, pod warunkiem, że nie znajdujesz się po prostu, tak jak Tomek, na przykład 24 miesiące w areszcie tymczasowym na podstawie zarzutów sfabrykowanych przez ludzi związanych ze służbami albo przez gangsterów, którzy po prostu zeznają. No i na bazie zeznań możesz iść siedzieć, zeznań, ale przepraszam, Wyjaśnij, wyjaśnij. 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 Z Czyli więzienia, już z więzienia, oni z więzienia zrobili. żeby to byli ludzie, którzy składają zeznania, dają dowody, etc., to jeszcze ten. No tu mamy facetów, którzy nawet nie ponoszą odpowiedzialności. To jest pierwszy wypadek, a w drugim wypadku podstawą więzienia są wyjaśnienia faceta, który dostaje zarzuty, I wychodzą na wolność jest później. tajnym współpracownikiem ABW, CBA i CBŚP. W momencie popełnienia przestępstwa na rzekomo na zlecenie Tomka był tym agentem tych służb i nie informował nikogo. Prywata trochę, ale chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli. To jest tak, jak powiedział wczoraj Krzysztof Brejza, że oni robili Ozi swoje rodziny, Ozi pisały notatki. Na razie mamy ogromną tutaj wiedzę, zobaczcie, osobowe źródła informacji raportują o przestępcach, musimy użyć Pegasusa. No i po prostu na tej zasadzie tłukli po prostu wszystkich. Z naszych Pegasusów to najwyżej są tylko brzydkie słowa. Jeżeli one będą na komisji, to przepraszamy Państwa, bo myśmy bardzo brzydko mówili o Wąsiku, Kamińskim, Kaczyńskim. Bardzo brzydko. Będzie dużo brzydkich słów. Ale też ich powysyłaliśmy, że tak powiem, na wykopki, co przeróżne, drodzy Państwo. I to jest też zabawa, że będzie można im udowadniać, w jaki sposób siali przecieki z Pegasusów Do mediów do docelowo. mediów, no, do troli internetowych, czyli traktowali po prostu jako ładunek. Czyli to jest też to. Tam też się pojawiały kwestie obyczajowe, na przykład u innych ludzi, że wyrzucali materiały, które miały boleć konkretnych polityków, gdzie konkretne imputowanie relacji, gdzie ludzie, którzy są na czele jakiejś formacji, dostają wydruk z mediów społecznościowych na swój temat i to było ewidentnie targetowane, żeby on przeczytał, żeby naruszyć równowagę psychiczną. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, w dobrych empikach, w dobrych kioskach, magazyn, drodzy Państwo, który w dobrych kiepkach, w dobrych kioskach, oprócz tematu okładkowego, szanowni państwo, jest o brutalnym marszałku Dyźmie, felieton Andrzeja Ceglarskiego, autora książki Sprawa generała Zagórskiego. Józef Piłsudski był pierwowzorem Prostaka i Chama z bestsellera Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Bardzo polecam. Warto się dowiedzieć, kto za kogo za swojego idola uważa Jarosław Kaczyński. Polecam teraz Tomek z Wąsikiem. Wąsik, jesteście dyletantami, ale czy jeszcze oprócz tego współdziałacie z przestępcami, to będzie wam to trzeba udowodnić i to sądzę, że już niedługo. Ostatnio media obiegła taka informacja. Ukrainka przyleciała z Dubaju, skarb schowała w skarpecie. Jak podała Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa, KAS, służby wrażliwego lotniska udaremniły przemyt drogocennych kamieni przez podróżną przebywającą z Dubaju. Kobieta diamenty ukryła między innymi w skarpetce i w pudełkach po lekarstwach, w kosmetykach. Wąsik, dobrze wiesz, że ona dlatego tak słabo ukryła, ponieważ ona sądziła, że przejdzie przez tą kontrolę na lotnisku. Trzeba było poczekać i zobaczyć, bo wiesz, że diamentami się wynagradza albo szpiegów, albo terrorystów, żeby zgubić tutaj możliwość, skąd otrzymują pieniądze, prawda? Wynagradza się diamentami i narkotykami. I to, że nie potrafili się pilnować, albo że się nie chcieli, i ona została od razu zdjęta na lotnisku w Warszawie, żeście obcięli możliwość zobaczenia, dla kogo były te diamenty z Dubaju.
Dla kogo, czyja to była wypłata? Przecież nie sądzicie, że to jest taka idiotka, która tak z grubsza, wy mówicie, że to jest milion. Ja słyszałem jeszcze inne wersje, że około miliona złotych w diamentach. Przecież tak się wynagradza szpiegów i innych ludzi. Zamiast popatrzeć, poczekać, tak jak mieliście te sugestie od tych, którzy o tym wam powiedzieli, że ona będzie wiozła, no to wy żeście od razu ją zdjęli na lotnisku. Co? Ona winna przemytu. A może byłaby winna czegoś innego i inni ludzie byli winni? Chciałbym, żeby to tylko było tak, że wy nie jesteście koordynatorami, nie umiecie tego skoordynować. Ale ta sprawa może mieć drugie dno i poczekaj, niedługo trzeba będzie to wyjaśnić. Po prostu. Szanowni Państwo, do zobaczenia.